Dobra, my tu mamy jakieś losy. Ja pierwsza? Siostra, tak. Jesteś młodsza, więc ryzykuj. Do siostry. Która rola była moją najlepszą? Ja mam powiedzieć, która twoją najlepszą? No. Kurde. No. Ty miałaś świetnych ról. Wydaje mi się, że rola w teatrze. Tak, Nancy. A, Nancy Wywiad, dobra. No ale to tego Nancy nikt nie zna. Wywiad. To musisz powiedzieć jakieś filmowe, bo to wiesz, filmowe. Dobra, nie wszystkie były doskonałe po prostu. No, moja siostra jest świetną aktorką po prostu. Dziękuję ci bardzo. Dobra, dalej, losujemy. Ja teraz. Nie, poczekaj, ty nie są. Teraz ja. Ale może chodzę. Dobra. Będzie trudne. Nie wiadomo. Czy często jesteście ze sobą mylone? O, jest cały czas właśnie, to jest ciekawe, nie? Wczoraj znowu byłam na planie i do mnie mówili znowu Ola. Ola. Do mnie mówił Magda. Szymon do mnie mówił Ola. Nie wiadomo dlaczego, bo przecież jesteśmy trochę różne, nie? Nawet bardzo, ale często jesteśmy ze sobą mylone. No przede wszystkim najczęściej myli nas mama. Dobra. Który prezent ode mnie dobrze wspominasz? To jest, nie, to trzeba wykasować, bo ja nie daję żadnych prezentów. Magdalena bardzo rzadko daje prezenty, po prostu nie lubi dawać prezentów. Nie wiem czemu, bo ja lubię dostawać. Ja nie lubię dostać i nie lubię dawać. Taka. No, jakieś długie, długie pytanie. Czy kiedykolwiek jakaś rola miała być dla jednej z was, a ostatecznie zagrała ją druga? Na pewno takie były, bo my często jak jedna nie może, to dzwoni, że może druga. Ale tak, ale no nie wiem, nie pamiętam. Ja teraz? Ja. Która z was szybciej odbierze telefon od drugiej? Dobry research zrobiony, wszystkie pytania trafione w dychę, bo po prostu ani jedna, ani Magdalena druga nie odbiera. W ogóle nie odbiera ode mnie telefonu, żeby było jasne. Prawda? Ja odbieram. Poczekaj, poczekaj. No poczekaj. Która ostatnio nie odbierała? No która ostatnio? Mamy tutaj akurat... Dobra, i lecimy dalej, nie będziemy sobie teraz wyrzutów robić. Ale mogłabyś częściej ode mnie odbierać. Moje postanowienie na 2024 rok to moje, to ja mam o sobie powiedzieć, tak. Czy ty? Razem powiemy. Jakie masz postanowienia? Nie, bo nie mamy na pewno tego samego razem. Mamy razem. A mamy. Jakby tak. Pracować nad sobą, udoskonalać się, pracować nad swoją relacją. Nie, bez przesady, że udoskonalać się. Po prostu pracować nad sobą. Pracować nad swoją relacją, ale też pracować tak nad sobą. A mamy mówić do tej kamery, czy do tej kamery? Po prostu tak, pracować nad sobą ludzko i co jeszcze? Być lepszym człowiekiem. Nie, nie, to już wystarczy. Wystarczy jedno postanowienie, zróbmy jedno najpierw. A nie podgląda. Do siostry, czy czegoś mi zazdrościsz? Czy ja ci czegoś zazdroszczę? Tak. Że masz mniejsze piersi. Nie wiem, czy tak mogę powiedzieć. Tak. Lubię, tak, ja lubię małe piersi. No, ja lubię duże, no. I blond włosy i kręcone. Generalnie ja lubię, wszystkiego. Ja lubię blond i kręcone, że masz niebieskie oczy. Reszty jej nie zazdroszczę. Charakteru! Podły! Ty! To prawda. Ty nie. Poważ. Ale nie, ja już miałam, próbowali mi farbować do różnych produkcji. Wyglądam strasznie blond włosy. Nie, nie, nie. Trochę też zazdrościć też trzeba, no bo ja czytam. Ciągle ty losujesz. Dajesz mi wylosować, dobra. Która z was więcej przeklina? Obydwie chyba. Tak? No kur... Ja strasznie przeklinam. Ja też trochę przeklinam, ale nie publicznie. No, nie, przeklinamy tak, trochę. Tak, ale która bardziej? Nie ma sensu. Nie spierajmy się. Będziemy w 2024 będziemy mniej. To nie są zawody, dokładnie, do siostry. Co twoim zdaniem zmieniło się we mnie na przestrzeni ostatnich lat? Charakter. No jeszcze gorszy? Nie, właśnie troszeczkę się polepszyłaś. Naprawdę? No, czyli jest nadzieja? No jest. Ja. Chyba córka mnie trochę zmienia. Magdalena troszeczkę złagodniała, już nie jest taka krnąbrna. Troszeczkę jest apodyktyczna cały czas, ale już nie tak bardzo jak kiedyś. Mam nadzieję, że jej się to nie zmieni z wiekiem, bo w naszej rodzinie z wiekiem kobiety stają się nieznośnie apodyktyczne. Patrz, babcia moja przed śmiercią nasza, mama też trochę. Nie, mama właśnie luzuje. Nie, mama właśnie luzuje teraz, rzeczywiście, tak. To babcia chyba taka. Czyli jest była. Nadzieja. Jest nadzieja, że się wyluzujesz. No. Tylko, że właśnie najczęściej idzie co drugie pokolenie, nie? Poczekaj. Czyli do dziadków się upodabniasz. No to zmieńmy to. No dobra, to też będzie postanowienie na 2024. Tak. Dobra, lecimy. A to nie ja teraz miałam czytać? Co oznacza dla was słowo siostra? No to... Kto mówi? Nie wiem. Ty? Myślę, że to jest...
osoba bliska, na którą można liczyć w skrajnie trudnych sytuacjach, ale też osoba, która cię często wkurza, denerwuje, irytuje. O mnie mówisz? Nie. Nie, nie, mówię w ogóle słowo siostra, prawda? Irytuje, wkurza, powiedziałam. Tak. Ale, tak. Też jest kochana czasami, jak tak. chce. To są rzadkie sytuacje. No teraz ty, Magdalena, powiedz. Tak, ale ja się absolutnie z tobą zgadzam. Wiesz, no. Tak, osoba bardzo bliska, która tak. potrafi się czasem najbardziej Tak, uwaga. Aha. Do siostry, czy coś się we mnie wkurza? No właśnie to tak. No to teraz się dowiem. Ale ja tego nie powiem na głos, bo to są nasze prywatne sprawy, nad którymi pracujemy w 2024, więc... Tak. No, ale jest wiele tych rzeczy. Jakie? Że jestem miła, sympatyczna. No tak, no jestem, ja nie wiem, Sylwia. Jesteś miła, sympatyczna, no ale potrafisz być mega Ale co cię denerwuje? No chyba żartujesz sobie. No, nie, przecież ja ci od razu to wszystko mówię. No ale ty mi mówisz cały czas, że coś źle stoję, źle mówię, no to już to nie jest mój problem, tylko twój. Dobrze! Mamy nad czym dotarłyśmy pracować. Do sedna. Ostatnie pytanie do mnie. Której z was rodzice częściej zwracali uwagę? No Magdzie, no mi nie mieli na co zwracać uwagę, bo ja po prostu byłam grzeczna. No tak, teraz to się Magdzie. Pozmieniało, ale... Że co się pozmieniało? No, że ja jestem jednak grzeczniejsza. W pewnym sensie. O, przepraszam, mikrofon zasłoniłam. Tak. To jest żart oczywiście. No nie, ale było tak, że no. rzeczywiście ja byłam tym krnąbrnym dzieckiem, tak. a ty byłaś tą grzeczniulką. O, koniec. Koniec tego mamy wszystkiego. Mamy więcej pytań. Dzięki.